Chicagowski Auto Show Anno Domini 2015 poprzedził specjalny pokaz kilkudziesięciu aut, charakteryzujących się zastosowanymi w nich nowoczesnymi technologiami. Pokaz zorganizowano w otwartej hali, dzięki czemu mogliśmy nie tylko dotknąć tych cacek, ale też je przetestować. Wśród zebranych aut pojawiły się konstrukcje przyszłości, które w sprzedaży mogą pojawić się nawet za kilka lat. Większość jednak to tegoroczne lub przyszłoroczne modele. Nie zabrakło aut elektrycznych, hybrydowych i spalinowych, o monstrualnych wręcz silnikach, będących marzeniem nie tylko kierowców wyścigowych, jak chociażby najnowsza Corvetta. Jest to sportowy model Corvetty Z06 z 2015 roku. Ta wersja z otwieranym dachem nie jest jeszcze dostępna w sprzedaży. Jej cena zaczyna się od 83 tysięcy dolarów. Silnik ma moc 654 koni mechanicznych przy momencie obrotowym 881 newtonometrów. Jest to niezwykłe połączenie mocy z przystępną ceną, co wyróżnia ten model na tle konkurencji. Silnik V8 ma pojemność 6,2 litra. Do 60 mil na godzinę przyspiesza w niecałe 3 sekundy i co najważniejsze ma niesamowity system hamulcowy. Skoro mówimy o sportowych ikonach amerykańskich motoryzacji, to nie sposób nie wspomnieć o Dodge'u, który w tym roku przygotował najnowsze wersje swoich trzech flagowych modeli, czyli Vipera, Challengera i Chargera. Te auta to prawdziwe ikony ze stajni Dodge'a. Challenger i Charger mają nowe silniki o pojemności 6,2 litra Supercharge Hemi. Dają one moc 707 koni mechanicznych, co sprawia, że auta te są obecnie najmocniejszymi i najszybszymi autami produkowanymi seryjnie. Z kolei stojący za mną Viper to najbardziej dynamiczne auto przygotowane dla miłośników jazdy po torze wyścigowym. General Motors przygotował w tym roku nie lada niespodziankę. Po raz pierwszy od 25 lat skonstruował kabrioleta i jak obiecuje, linia ta z pewnością znajdzie wielu amatorów. Wiele rzeczy wpływa na unikalność tego auta. Przede wszystkim zostało ono zaprojektowane i skonstruowane zupełnie od podstaw. Wiele znanych na rynku kabrioletów powstało na bazie istniejących już aut z pełnym dachem. Nasz kabriolet powstał od podstaw. Dodatkowo w naszym aucie dach otwiera się i zamyka przy prędkości do 50 km na godzinę w zaledwie 17 sekund. To najlepszy wynik w tej klasie. Choć Buick znany i popularny jest głównie w USA, to najnowszy kabriolet o nazwie Cascada ma bardzo silne związki z Polską. Jesteśmy bardzo dumni z faktu, że to auto w całości produkowane jest w Polsce, w fabryce General Motors w Gliwicach wraz z innymi Oplami i dostępne będzie w sprzedaży już w przyszłym roku. Silne związki z Polską ma także Fiat 500, który z roku na rok zyskuje coraz większą popularność w USA. Choć prawdopodobnie najnowsza wersja tego auta należąca do grupy crossoverów, na rynek amerykański produkowana będzie w Meksyku. Najnowszy crossover Fiata o symbolu 500X idealnie spisuje się w warunkach miejskich. Jest stosunkowo mały, ma on 4 drzwi i świetnie radzi sobie w miejskich korkach. Możemy też nim wybrać się w teren, ponieważ posiada napęd na 4 koła. Tak oto przez Fiata 500 przeszliśmy do aut miejskich. Jednym z ciekawszych modeli z tej grupy, zaprezentowanych na specjalnym pokazie poprzedzającym chicagowskie Auto Show, był Mitsubishi iMiV, czyli najtańszy na rynku amerykańskim w pełni elektryczny samochód. Ten kompletnie elektryczny miejski samochód przejeżdża około 100 km na jednym ładowaniu baterii. Jest bardzo dobrze wyposażony już w wersji standardowej. Posiada m.in. podgrzewane fotele i lusterka oraz pełne sterowanie z pilota, a to wszystko za przystępną cenę, która zaczyna się od 23 tysięcy dolarów. Sporą jej część stanowią podatki. Co ciekawe, w Stanach, które stosują ulgi podatkowe dla aut ekologicznych, jak na przykład Kalifornia, auto to kosztuje niecałe 13 tysięcy dolarów. To wyjątkowa cena. Nic nam zatem nie pozostaje, jak tylko przenieść się do słonecznej Kalifornii i korzystać z dobrodziejstw elektrycznego napędu. Najbardziej popularną grupą aut w USA są tak zwane crossovery lub, jak kto woli, małe i średnie SUVy. Przy okazji tegorocznego Auto Show w Chicago postanowiliśmy sprawdzić, które z nich cieszą się największym zainteresowaniem. Zaczynamy od Toyoty, która od lat zdobywa rynek amerykański nieśmiertelnym modelem RAV4. It has a 4-cylinder engine and a 6-speed automatic transmission, so it's very capable. Posiada ona 4-cylindrowy silnik i 6-stopniową automatyczną skrzynię biegów. To połączenie daje sporą moc przy niewielkim spalaniu. Można nim przejechać 30 mil z galona. To dobry wynik jak na SUV-a.
RAV4 to auto rodzinne, zwracamy więc dużą uwagę na bezpieczeństwo. Posiada 10 poduszek powietrznych i tylną kamerę, dzięki czemu podczas cofania możemy łatwo zauważyć małe obiekty, jak chociażby dzieci. Dodatkowo auto wyposażone jest w specjalny system multimedialny, w którego skład wchodzi zestaw audio oraz cała masa aplikacji, informujących nas na bieżąco o pogodzie i korkach, wynikach giełdowych i sportowych, a niektóre z nich umożliwiają dokonanie zakupu biletów, rezerwacji w hotelach i restauracjach. Ten nowoczesny system staje się coraz bardziej popularny, stąd jego obecność w RAV4. Bliźniacza Honda na rynku amerykańskim konkuruje z Toyotą RAV4 modelem CR-V. Dodatkowo w tym roku wprowadza na rynek mniejszy model HR-V. W tym roku wypuszczamy do sprzedaży mały crossover HR-V, dobrze znany już w Japonii, i oczywiście najnowszą wersję modelu CR-V, który od lat podbija cały świat. To jeden z najlepiej sprzedających się w USA SUV. Od 2 lat wielkim przebojem w USA jest SUV Mazdy o symbolu CX-5, który zastąpił niezbyt udany model CX-7. CX-5 charakteryzuje się nie tylko ładnym, drapieżnym wyglądem, ale przede wszystkim zastosowaną w niej technologią SkyActiv. Dzięki niej auto jest lżejsze, bardziej dynamiczne i bezpieczne i co najważniejsze, mało pali. CX-5 jest pierwszym SUV-em Mazdy, który w całości powstał na bazie systemu SkyActiv. Posiada całkowicie nowe silniki, konstrukcję karoserii. W zasadzie można powiedzieć, że wszystko jest w nim nowe. Nie ma znaczenia, czy auto było produkowane na rynek amerykański czy polski. Cechuje się ekonomicznością jazdy, bezpieczeństwem, przestronnością wnętrza, przy niewielkich rozmiarach zewnętrznych. Musimy pamiętać, że Mazda zawsze oznacza przyjemność z jazdy i taka też jest CX-5, która daje taką samą przyjemność prowadzenia jak auto osobowe typu Mazda 3. Ciekawą propozycję zaprezentował też Hyundai. Zliftingowany Tucson nie tylko przyciąga sylwetką i przestronnym jak na swój rozmiar wnętrzem, ale przede wszystkim kosmiczną jednostką napędową. Jednak najlepiej na rynku amerykańskim sprzedaje się nowy Ford Escape. Nowość w tym roku Ford wprowadza Sync 3. To jest nowa technologia, będzie w samochodach w tym roku. I to można podłączyć samochód do telefonu przez Bluetooth. To można różne rzeczy i niektóre apps używać w samochodzie. W tym roku wprowadzamy 8-calowy ekran. Jest capacitive touchscreen, to znaczy, że można przesuwać tak jak na tablecie albo na telefonie. Jak widać, konkurencja w obrębie SUV-ów jest duża, a producenci nie postawili jeszcze kropki nad i. Ale dzięki temu każdy znajdzie odpowiednie auto dla siebie.